Znajdujemy się teraz w niepublicznym przedszkolu językowym Wyspie Szkrabów, które znajduje się w Lublińcu przy ulicy Damrota. Naszym priorytetem jest nauka języków obcych, angielskiego i niemieckiego. Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć. Raz, dwa, trzy, cztery. Zadaj ze mną na kółeczko, o! Pięć, sześć, siedem, osiem. Siedem, osiem, dziewięć. Uwaga, uwaga! Dziesięć. Próba mikrofonu. Trzy, dwa. Należy mieć zęby, tak. Żeby zdrowe zęby mieć. Kółeczka kręcić i do góry i na dół trzeba te. Tak należy mieć ząbki. Ząbki powinno się mieć kółkami. Czosta, pasta, kubek, ciepła woda. Tak się zaczyna mieć. Należy mieć, żeby były zdrowe, bo nie wiem, po co moje zęby. Ząbki należy mieć, żeby nie było zarazków. Żeby były zdrowe. 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 Ząbki myję jeden raz dziennie. Pięć razy dziennie. W domu rano przed posiłkiem. Przedszkolu to po posiłku. I wieczorem to po wszystkich posiłkach. Rano, wieczorem i w przedszkolu. Zęby myję trzy razy dziennie. Rano i po południu. 2 godziny. 5 godzin. 2 minuty. 2 godziny. To bardzo ważna rzecz, żeby... Użyłam pasty miętowej do mycia zębów. Ja najbardziej lubię takie nie miętowe, tylko dobre. Malinowe. Lubię smak miętowej pasty. Pasta, kubek, ciepła woda. Tak się zaczyna, wielka przygoda. Dziurka w zębie to się zepsuty ząbek i... Są z bakterie. Lubię jeść lody, chipsy. Lubię bardzo słodycze, a po zjedzeniu słodycze myję ząbki. Ząbki powinny być białego koloru. Białe ząbki to zdrowe ząbki. Mam wszystkie zdrowe zęby. Mam wszystkie. A wszędzie czemu nie myłaś, bo ci wypadły? Bo mi się ruszały. Nie wiem, czy to jest tylko takie mięso. Nie wiem. Nie. Trzeba tylko chcieć. Szczotką, szczotką, hej, szczoteczka, o, o, o. Zadam ze mną na... Lekot i za to jest, że na przykład może... Zawody? To jest... Nie wiem, co to jest. Rekord Guinnessa. Pięstwo pobycia rekordu. Rekord to na przykład jest rekord pobycia biegu. Rekord Guinnessa to są zawody. Tak się zaczyna, ta przygoda. A po co się bije rekordy?
wygrać. Puchar. Tak, to opowiedz nam historię. Że mama dała mi swoją pastę, bo nie pamiętała, czyja to czyja. To bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć. W dzisiejszej akcji pobicia rekordu Guinnessa udział wzięło 88 przedszkolaków z naszego przedszkola. Tym oto sposobem pobiliśmy... Rekord Guinnessa! Dzisiejsza akcja szczotkowania zębów przez wszystkie przedszkolaki była wspaniałym pokazaniem dzieciom, że szczotkowanie zębów wcale nie musi być przykrym obowiązkiem codziennym, ale wspaniałą zabawą i frajdą. Wydaje mi się, że w całym kraju powinno być o wiele więcej takich akcji. Zęby mieć trzeba tylko chcieć. Szczotka, szczotka, o, o, o. Za tym ładnym mycie zębów dostaniemy cepki.